Zwierzęta domowe są szukane ludzkich rodzin. To piękne spotkanie międzypokoleniowe i rzeczywiście spojrzenie w to, co się dzieje wokół nas, zwrócenie uwagi na te tematy, które dla dzieci, dla młodzieży są ważne, ale też które są trudne, ale też są piękne, czyli zwrócenie uwagi na talenty, na to, czym powinniśmy się wzmacniać, z czego powinniśmy czerpać energię i radość, zwłaszcza też w takich gorszych momentach. Na scenie spotyka się z jednej strony profilaktyka w tych spektaklach, ale to też ogromny potencjał w obszarze kultury, takich talentów scenicznych. To osoby, które mimo, że nie mają dużego doświadczenia scenicznego, okazuje się, że pokonują tremę, pięknie występują, pięknie mówią, recytują, grają, tańczą, śpiewają. Może to są przyszli aktorzy, nie tylko opolscy. Tego wszystkim grupom życzę. Mamy 10 grup, 3 grupy z liceum ogólnokształcącego, 4 grupy z szkół podstawowych, 4 grupy również z placówek wsparcia dziennego. Także jej przekrój, jeśli chodzi o wiek, dzieci jest bardzo różnorodny. Każdego roku dzieci zostawiają maski na scenie, realizują spektakle różne, jeśli chodzi o tematykę profilaktyczną. To jest samotność, to jest depresja, to są problemy społeczne, alkoholizm, narkomania, także przeróżnorodna tematyka jest poruszana. Dzieci w szkołach pracują nad tematami, wychowawcy, pedagodzy rozmawiają z dziećmi na temat problemów, które dzieci widzą, odczuwają na co dzień w swoim środowisku i są tworzone spektakle właśnie dzięki tym sugestiom i spół również organizowany przez dzieci i młodzież, bo to jest jakby taka profilaktyka rówieśnicza. Moja rola wyglądała tak, że ja byłam po pierwsze w głównej roli i moja rola polega na tym, że ja na początku to mam zły dzień, jakoś tam niedobrze odpowiadam mamie i takie coś. Później spotkam jakieś przyjaciółki, to nie będą takie prawdziwe, bo jak ja później okradnę mamie pieniądze, żeby pójść z nimi do galerii, to oni mi później nie pomogą, a inni, z którymi już się przyjaźniłam bardzo dawno, od dzieciństwa, no to oni właśnie będą mi pomagać. Wraz z placówką Fundacją Horyzont przygotowaliśmy 2 spektakle. Jedną z placówki Oaza i z drugiej placówki Narnia. Jeden pod tytułem Inside, czyli to, co mamy w środku, tak jak nazwa wskazuje. Poruszamy tematy dotyczące tego, co dzieci, młodzież przeżywają w środku, kiedy dorośli się kłócą, kiedy pojawiają się problemy różnego rodzaju w domu. I drugi, który nazywa się Be Yourself, czyli bądź sobą, który porusza temat tego, jak odnaleźć siebie w tym trudnym świecie dla młodzieży, aby być sobą, aby czuć się komfortowo. Także jeden i drugi spektakl dotyczy problemu społecznego, bo to są spektakle profilaktyczne, tak jak cały ten festiwal. Co było najtrudniejsze w pracy z dziećmi, z młodzieżą? Co ty jako reżyser chciałaś osiągnąć? Mówienie głośno. To jest niesamowite, że jeżeli trzeba mówić o rzeczach ważnych, to często mówi się cicho, a trzeba mówić głośno. Także walczyliśmy z głośnością i z zapamiętywaniem tekstu, ale daliśmy radę. To też ważne takie zadanie integrujące różne instytucje i podmioty, bo zobaczmy, mamy tutaj z jednej strony młodzież, która na co dzień uczęszcza do różnych szkół, korzysta z zajęć w placówkach kultury, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i współpraca też organizacji pozarządowych, samorządu, miasta Opola. To pokazuje, jak ważne dla nas są całe rodziny, zdrowie, taki dobrostan, ale też danie takiej szansy na szukanie takich narzędzi, sposobów rozmowy, reagowania na różne sytuacje i dawaniu dzieciom, młodzieży tego potencjału korzystania z pozytywnych zachowań, szukania dobrych wzorców, wzmacniania swoich talentów. Ważne, że pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy, organizacje pozarządowe stwarzają takie miejsce i stwarzają taki festiwal, żeby o tą profilaktykę i dobrostan emocjonalny, psychiczny dbać. Dzieci robią spektakle również dla innych dzieci, bo ten przekaz wówczas jest lepszy, oni to lepiej odbierają. I forma właśnie teatralna jest też wyrazem takim spektakularnym i kreatywnym również, bo tutaj jakby ubrać problem w spektakl to jest też sztuką, więc tutaj
No, to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, co roku to odczuwamy. Najtrudniejsze dla mnie to było, kiedy uczyłam się przedostatniej sceny, bo tam bardzo dużo tekstu jest. Uczyłam się około 2 dni, a cały spektakl to się nauczyłam za tydzień. To było twoje takie pierwsze aktorskie doświadczenie, czy też już występowałaś wcześniej w spektaklach? Występowałam już 2 razy, to będzie trzeci. I to występowałam tylko w Polsce, bo jeszcze na niektórych spektaklach występowałam na Ukrainie. Skąd taka miłość i pasja do teatru? Tak się nagle pojawiło? Co ci sprawia dużą przyjemność podczas, rozumiem, takich zabaw z teatrem? Sprawia mi przyjemność, jak ludziom się podoba, jak gram i jak ogólnie, jaki mam spektakl, jak występuję, oklaski, nie wiem po prostu. Jest fajnie i to po prostu mi sprawia przyjemność.